Państwu, serdecznie witamy zgromadzoną przed ekranami szanowną publiczność na inauguracyjnym odcinku naszego cyklu zatytułowanego Gdzie się podziały tamte kabarety? Cykl jest realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Witamy Państwa z gościnnego kredensu pod oknami, miejsca aktywności lokalnej, skąd będziemy nadawać dla Państwa programy. W ramach cyklu przybliżymy tradycję kabaretu dwudziestolecia międzywojennego i czasów PRL. Na początek zabierzemy Państwa do międzywojennej Warszawy. Warszawy zwanej wówczas Paryżem Północy. Proszę Państwa, mamy okres po zakończeniu I wojny światowej. Mieszkańcy stolicy chcą na nowo cieszyć się życiem, bawić się, spotykać. Jak grzyby po deszczu wyrastają wszędzie kawiarnie, kina, cukiernie, teatrzyki, kabarety. A w podróży tej towarzyszyć Państwu będą Wiesław Rutecki, Mikołaj Kuńczyk i Lidia Lewandowska-Najar, autorka projektu. W latach dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie bujnie kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Któraż to artystyczna dusza nie chciałaby choćby na jeden dzień przenieść się w tamte czasy? Przenieśmy się myślą na ulice Starej Warszawy. W latach dwudziestych na ulicach stolicy taksówek było niewiele. Królowały dorożki, jednokonne i parokonne. Jak wspomina Kazimierz Krukowski w książce pod tytułem Moja Warszawka, te parokonne miały postój tuż przed hotelem Bristol i czekały na bogatych gości, będąc do ich wyłącznej dyspozycji. Zwykły śmiertelnik nie miał właściwie szansy przejechania się takim wytwornym pojazdem. Na pytanie wolny, dorożkarz w granatowej liberii z błyszczącymi guzikami odpowiadał krótko: jak dla kogo? Mniej wytworne, jednokonne dorożki też miały swoich klientów, a i kłopotów z tymi klientami też bywało co niemiara. Onegdaj wychodzi z ulicy Chmielnej jakiś facet, podchodzi do mnie i mówi: wolny? No, taksowałem go, że warto. Mówię: wolny. Wsiadł i mówi: jedziemy. A gdzie, jaśnie pan, kazę? No, idziemy na łono natury. Gdzie? Na łono natury. No, wiem, gdzie Zielonka, Byłka i wszystkie dzielnice, ale łono natury nie ma w Warszawie. To on mówi: to ty jesteś taki stary dorostas i nie wiesz, gdzie jest łono natury? No, nie wiem. No, to ja nie będę jechał z tobą. I wysiadł. No i straciłem dobrego klienta. A przedwczoraj na placu Aleksandra stałem. Już było późno, no nie było klientów, ale mówię, jeszcze się może jakiś załapie. Było 11 w nocy. A zdrzemnąłem się na koźle, a tymczasem podeszła para zakochanych. I zatrzymali się koło mnie kotorożki. I widocznie przyszła pora, żeby się pożegnali. I ona do niego mówi: do widzenia, mój kochany. A on do niej mówi: do widzenia, moja kochana. I dalej se cłok. A moja kobyła rozumie takie, że trzeba ruszyć. I ruszyła prosto przez trotuar dyszlem w szybę wystawową. Zanim zareagowałem, szyba brzeg poleciała, zleciało się kupę ludzi, nawet przyleciał stójkowy, czy tam jak on teraz się nazywa, glawirowy,
i ciągnie mnie na komisariat, ale ja mówię, panie, to przecież nie ja winien, to kobyła winna. A co kobyła mi tu pan opowiada? Nie, to nie kobyła, to ci młodzi zakochani. Też nie chciał wierzyć, zaciągnął mnie, no i przenocowałem się na komisariacie. Znowu straciłem kurs. To nie jest dobry zawód, to nie jest dobry zawód. Ile nieszczęścia, ile różnych przypadków. Ach! A kiedy już zakwitnie wiosna w całej pełni i róży kwiat umyje świat, gdy się najskrytszych marzeń przepowiednia spełni i wionie czar miłosnych mar, ach, wtedy dla mnie też zakwitnie nowe życie, rozkosznych marzeń w pół śnie, rojeń w pół zachwycie, i inny przyjdzie czas, co rozweseli nas i trosce powie pas. Któż w taki czas w domu siedzieć chce? Ach, wtedy nic nie powstrzyma mnie. I wiecie, co ja zrobię? Poprzysięgłam sobie, że wykorzystam chwilę tę. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach first class. Znajomych się tłum do mnie śmieje, i mkną chwilę jak zlicza czas. A rajer na głowie się chwieje, szaleści sukienka żółw. Cudne, kochane aleje, w was szyku elegancji wzór. Pewnego dnia znów jadąc rzucę wzrok nieznacznie i wtedy to ja spotkam go. On ze mną mimo woli też flirtować zacznie. Ukłony dwa i już mnie zna. A żeśmy tak zwyczajom naszym zwykle wierni, naznaczę randewu od pewni gdzieś w cukierni. I za godzinę tam już czułe sam na sam przebiegną chwilę nam. Kiedy już ściemniać zacznie się, on wtedy w pół obejmie mnie i nie tracąc słów, dorożkę weźmie znów, że to mój żal już przecież wie. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach Audi, a wrócę dopiero, gdy dnieje pijana rozkoszą jak w śnie. Otworzą się szczęścia wierzeje i miłość zakwitnie jak mar. O cudne, kochane aleje, wy stworzyć potraficie raj. Kiedy zacznie już opadać liść zeschnięty, przeminie wierz i miłość też. Pewnego dnia się zjawi zimno uśmiechnięty i słowa złe ugodzą mnie. Przypomnę sobie, że ja tylko jest artystką, że mogę mieć miłostkę pustą, to wszystko. Lecz serce, cóż znów co, nie dla aktorki to, tam innych czeka sto. A kiedy w oczach zakręci się łza, on powie, jak ona swą rolę gra. Revoir, ma chérie, już się sprzykrzyłaś mi. Lecz płakać ani mi się śni. Jedna szaleje, drwić, deptać i niszczyć zagłady.
spacer w aleje napisała w całości Anda Kitchman, która była nie tylko kompozytorką, śpiewaczką i aktorką, ale pierwszą polską dyrygentką. Występowała od roku 1916 między innymi w takich kabaretach jak Miraż, Czarny Kot i Argus. Powróćmy do wspomnień Kazimierza Krukowskiego. Ileż to atrakcji oferowała ówczesna stolica? Otóż w Warszawie istniał wtedy Dworzec Wiedeński pod Zegarem, rozrywka w fotoplastikonie, pierwsze taksówki i neony, tramwaje zaprzężone w konie, tor dla cyklistów na dynasach, na Polnej lot z aerodromem. Nad Wisłą plaża Kozłowskiego, na Okulniku cyrk z bimbomem. Na Zielnej drapacz chmur Cedergren, na Świętokrzyskiej antykwariat, na Czerniakowskiej czarna mańka, na Nowolipkach hiperwariat. Gazowe lampy z koszulkami, do falenicy ciuch ciostrada, w Ziemiańskiej pączki z niespodzianką, u Wedla pitna czekolada. Zaś na Bielanach pod Warszawą harmonie, kuchty, kawalery, a na Litewskiej w Tatersalu wynajem koni na spacery. Bracia Jabłkowscy i Pakulscy, stragany za żelazną bramą, firma Old England i Kercelak z odzieżą ciut-ciut używaną. Oficynowe kamienice od ubikacji klucz u stróża. Handlarze i kataryniarze z miejscem postoju na podwórzach. Kostka drewniana na ulicach w pełnej liberii dorożkarze. Posłańcy, czyściciele butów i rozkrzyczani gazeciarze. Na placu teatralnym ratusz i Correzziego Teatr Wielki. Na Hipotecznej operetka, w Ogrodzie Saskim Teatr Letni. Na Nowym Świecie w kawiarence Picador z satyryczną szopką. Tuż Lopek Dancing w kafeklubie. Na Jasny Rewia Morskie Oko. W ogródkach muszle koncertowe, Momus Szyfmana na Wierzbowej, zaś Wielka Rewia i Alibaba w jednym budynku na Karowej. A w Qui Pro Quo na Senatorskiej zespół aktorów i poetów świadczył usługi publiczności w zakresie działań kabaretu. Proszę Państwa, życie towarzyskie elit stolicy rozpoczynało się nierzadko bardzo wcześnie, bo już o 8 rano, śniadaniem w którejś z warszawskich restauracji. A kończyło się nierzadko o 5 nad ranem. Ileż to energii trzeba było mieć, 3 godziny snu i od nowa. Oto jak z przymrużeniem oka opowiadał o sobie niezrównany poeta, satyryk i autor wielu niezapomnianych piosenek, Marian Hemar. Wstaję wcześnie. Zegarek wycykał 12, przez jedwabne rolety brzęczy z cicha miasto. Tak myślę, a już lokaj przynosi śniadanie. Bladożółty ananas moczony w szampanie. Masaż, czasami kąpiel, jedwabna koszula, lakierki co dzień nowe, frak tylko od pula. Szybko składam wizyty, a względnie bilety. Potem obiad, co dzień w towarzystwie kobiety. W poniedziałek Malicka, we wtorki Kamińska, w środy Modzelewska, we czwartki Zimińska. Co piątku Pogorzelska, w soboty Ordorka. Niedziela jak się zdarzy, czyjaś żonka. Lubię brycz. Grywamy tanio, 100 zł, nie więcej. To też mało wygrywam, po parę
tysięcy. Po bryżu, cóż, opera, jeden akt, czasami dramat. Choć mówiąc między nami, nudzi. Jestem człowiek współczesny, a teatr się przeżył. Trudno żądać ode mnie, bym na serio wierzył w śmierć aktorki, a potem bym się z nią zadawał. To przecież nekrofilia, a co dobry kawał. Trzymam parę koników. Mencalarik, forward, jeden, dwa, trzy, nie więcej, bo to nasz tor wart. Czy teatr, czy wyścigi, wieczór w każdym razie, zaczynam od kolacji, zazwyczaj w oazie. Chodzę tam z nawyku, chociaż jestem zdania, że kuchnia jest za skromna i trochę za tania. Kolacja, mon dieu, homar, troszeczkę kawioru, ostrygi, jakiś kapłon, a potem do baru. Na górę, tam muzyka, ten skrzypek Rafałek gra zaraz Ala Verdi. To jest mój kawałek. Chcę iść, nie chcą mnie puścić. Aż gdy się wymigam, wracam rano i w domu zwykle jeszcze... Jak pan widzi, rzecz cała gładko się układa. No tak, pieniędzy trzeba, lecz jest na to rada. Rób pan to, co ja robię. To jasne jak szkło. Chcesz żyć wytwornie? Pisz dla Qui Pro Quo. Kabaret literacki Qui Pro Quo to osobny, wyjątkowy rozdział w historii kabaretów dwudziestolecia międzywojennego. O tym będzie więcej w następnym odcinku. Proszę Państwa, życie towarzyskie elit stolicy toczyło się nie tylko w restauracjach i kawiarniach. Ten, kogo było na to stać, wyprawiał dla swoich przyjaciół i znajomych także przyjęcia we własnym domu. Myślałam sobie już, że mnie jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, bo jak wybrnąć z takiej gapy, no potworna rzecz. Zaprosiłam ich na party, nie w tym celu, żeby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo złym. Zaprosiłam 8 osób i szatański jakiś traw to wymyślił w taki sposób, bo był Jaś z Felą, Miś z Dzidką, Staś z Helą i Ryś z Litką. I wypadło 8 gaw, bo Litka była pierwszą żoną Jasia, a Hela była pierwszą żoną Stasia, a Dzidka była pierwszą żoną Misia, a Fela była pierwszą żoną Rysia, a drugą żoną Rysia była Litka, a drugą żoną Stasia była Hela, a drugą żoną Jasia była Dzidka, a drugą żoną Misia była Fela. Nic nie wiedziałam, dopiero teraz wiem, ale rzecz cała jeszcze nie w ten. Spojrzeli się po sobie i od razu oczy w słup. Zrobiło się jak w grobie, każdy zbladł jak trup. Prawie odeszła z nic, przestali wprost oddychać. Jaś zapytał się, co słychać. Fela rzekła, nic. Ktoś bąknął, widząc mnie i te cztery blade damy. My się chyba wszyscy znamy, ryś powiedział, nie. Myślałam w pewnej chwili, bo nie widziałam, o co szło, że się zaraz będą bili wszyscy. Jaś, Bela, Miś, Dzidka, Staś, Bela, Ryś, Litka. Bo najgorsze było to, że Litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Hela, a Dzidka była trzecią żoną Jasia, a trzecią żoną Rysia była Fela, a czwarta żona Jasia właśnie Fela. Pół roku temu była z Misiem i dla Misia właśnie się rozwiodła z Rysiem, a po niej żoną Rysia była Hela, a Helę właśnie rzucił Jasia dla Dzidki. A Dzidka, choć jest dzisiaj żoną Misia, podobno wciąż zazdrosna jest do Rysia, więc Hela z Dzidką nienawidzą Litki. I
miał zły i chorowaty. Komplikacja była niebosiężna, bo każdy z każdą był już raz żonaty. Każda z każdym była raz zamężna. Patrzę na 8 naburmuszonych gęb. Ale to nic. To dopiero wstęp. Pomyślałem do swej gry. Trzeba robić dobre minki. Proponuję jakieś drinki. Prędko raz, dwa, trzy. Najpierw koktajl, potem gin, potem whisky znów bez wody. Żeby tylko wygnął i poznaje zwód. Że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się. No to znowu gin i whisky, bo ratować chcę. Gdy jest taka sytuacja, no to znów dolewam im. Nagle nowa komplikacja, nagle jaś, tela, miś, dzitka, staś, tela, ryś, litka. Zapomnieli, kto jest z kim? Czy Litka jest obecnie żoną Jasia? Czy Hela jest za Misiem, czy za Lisiem? No bo Fela mówi, że pamięta Stasia, lecz nie wie, czy po Jasiu, czy przed Misiem. O 11 każdy był wstawiony, gdy wypili whisky i gin z angosturą. Jest 4 mężów, siedzą 4 żony, każda z każdym, tylko który z którą. Wypili pudel szafty, wciąż nie wiedzą i radzą, jak rozwiązać komplikacje. Ołówki dałam im i teraz siedzą tam. Próbują robić wszystkie permutacje. Jest 5 i nie wyszło nic nikomu, a jeszcze nowych kombinacji mnóstwo. Nie mogą ani ruszyć spać do domu, bo z cudzą żoną iść to cudze ustro. Ja znam te panie, tu każdy o nich wie, że z nimi żadne takie coś o nie. Rozwód rzecz ludzka, życiowych wynik dróg. Ale przed spaniem koniecznie ślub. Kurier warszawski, ekspres poranny, sensacja, sensacja, głowa bezpłowia znaleziona na dworcu głównym. Kurier warszawski, ekspres poranny, głowa bezpłowia znaleziona na dworcu głównym, ekspres poranny. Gazety wydawane przez Dom Prasy Polskiej o każdej porze dnia i nocy niestrudzenie informowały warszawiaków. Kto, gdzie, z kim, jak, kiedy i dlaczego. Gazeciarze uliczni pędzili na piechotę lub rowerami do centrum miasta i sprzedawali gazety przed kawiarniami, hotelami, kinami. Ważną rolę pełnili także posłańcy warszawscy. W tamtych czasach nie było telefonów komórkowych. Posłańcy więc dostarczali liściki, kwiaty, upominki pod wskazane adresy, ponieważ życie towarzyskie kwitło. Najlepszym odtwórcą roli warszawskiego posłańca był znakomity aktor i komik Władysław Walter. Opowieść posłańca, którą za chwilę usłyszymy, napisał Władysław Szlęger, jeden z autorów piszących dla warszawskich kabaretów. Walter był też największym smakoszem i znawcą kuchni serwowanej w licznych restauracjach stolicy. On wiedział na przykład, że szynkę z dzika należy zjeść pod Bachusem na ulicy Widok. Specjały kuchni francuskiej w hotelu europejskim. Zimne kotlety siekane w knajpie pod cyckami na Chłodnej, zaś pasztet z zająca to tylko Simon Istecki na krakowskim przedmieściu. Pan szanowny kwiatki sam odnosi? Pan szanowny liścik odda sam? Może skoczyć, panią tu poprosić, może bileciki kupić mam? Już się teraz panią nie kupuje kwiatów, już się panią nie posyła róż. Pan do pani dzwoni z automatu, w kinie się z nią spotka i już. A ja przecież wcale nie przeszkadzam miastu. Stoję na rogu, gdzie stary Lurs, może ostatni z nas 11, czekam na jeden.
Ostatni kurs. Nie ma piaskarzy i dorożkarz ginie, tak jak zginęły scenki w ogródkach. Dziw, że wisełka ta szara wciąż płynie, wciąż taka sama, dobra, cichutka. I ja stąd pójdę w przeszłości pomnik, pójdę samotny, hen gdzieś w dal. Kiedyś Warszawo, może mnie wspomnisz, a kiedy wspomnisz, będzie ci żal. Pan jest młody, pan tego nie pamięta. Panu jest dobrze, pan ma wspomnień mniej. Inne radości pan ma i święta, panu chyba pan wybaczy lżej. Pan to znajdzie w starych gdzieś albumach, ja to wszystko przed oczyma mam. Te aleje, te dryndulki na gumach, wieczór przed operą setki dam. A ja przecież wcale nie przeszkadzam miastu. Stoję na rogu, gdzie stary Lurs, może ostatni z nas 11, czekam na jeden, ostatni kurs. Chłodu nie czuję i nie słyszę wiatru, co śpiewa stare warszawskie walce. I tak mi się marzy, że do teatru kwiaty zanoszę pani Mesalce. Hen za krakowskim, droga daleka. List bez adresu będę niósł. Pójdę samotny, tam gdzie mnie czeka pan Artur Opman i pan Prus. Premiery w teatrzykach kończyły się zwykle o północy. No wiadomo, trzeba było jeszcze coś zjeść. A jeśli premiera była udana, po niej następował wystawny bankiet, gdzie trunki lały się przeróżne. A i niejedna łza do kieliszka wpadła z żalu nad utraconą miłością. Dzień dobry, pani Krysiu. Dzień dobry, pani Krzysiu. A co pan taki nie w humorze? Stało się coś? Pani Krysiu, życie! Życie. No to co podać na lepszy humor? Jak zwykle. Lorneta i galareta, pani Krysiu. A myśli pan, że ja to mam lekko? No, widzi pan. Tak? Taka. Pani Krysiu, to ja stawiam. No. Sam stolik, kieliszek i obrus, i kelnerka, co zna mnie od lat, i taka chandra cholerna jak powróz, ściska duszę i serce jak kat. I cały dzień taki był i cały tydzień, i będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, gdzie mam się podziać i co począć sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, chodzić nie warto, leżeć nie warto, przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto, pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, sprzedać nie warto, kupić nie warto, jedno co warto, to upić się warto. Przypomina mi się cholera dziewczyna. No to co? I znowu bez niej ani rusz. Ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej mieć nie będę takiej już. Podeprze z głowę rękami obiema, na siebie spojrzę chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi? Że była, że jej nie ma. No i co z tego? A właśnie, że nic. Upić się warto, upić się warto, w rynku na rynku wygłupić się warto, w dobrej kompanii popić to warto, czystą kroplami zakropić to warto, wódkę do łbów ponalewać to warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto, z sercem ściśniętym, z duszą otwartą, upić się, upić to jedno co warto, upić się warto, upić się warto, w rynku na rynku wygłupić się warto, w dobrej kompanii popić to warto, czystą kroplami zakropić to warto, wódkę do głów podalewać to warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto, z sercem ściśniętym, z duszą otwartą, upić się, upić
to jedno. Czy warto? Czy upić się warto, czy nie warto? To zostawiamy do uważania szanownej publiczności. Podobno jak napisał mistrz Julian Tuwim, knajpa to miejsce, gdzie chodzi się co wieczór. Po raz ostatni w życiu. Ale na pewno w życiu coś jeszcze warto. Na przykład zarobić. A żeby zarobić, trzeba umieć dobrze sprzedać swój towar. Ogłoszenia drobne. Ogrodnik zrywa melony przechodniom. Krucza 2A. Babka do pieczenia babek. Już! Chmielna 3. Może można co zarobić? Izydor Pytak. Też dzielna 3. Kupię coś, sprzedam, zarobię i pójdę na kolację. Adolf sobie Danek. Leszno 2. Więcej nie ma. Na placu za żelazną bramą, tuż obok ogrodu Saskiego, sprzedawca tak zachwalał swój towar, że mogą mu pozazdrościć nawet najlepsi spece w tej dziedzinie. Ludzie, rodacy, policja, pogotowie, straż pożarna, trzymajcie mnie, bo chyba zwariowałem, odwieźcie mi do czworek, bo za darmo cały towar rozdałem. I tak, za jedyne 5 zł, nowy wynalazek zagranicznej firmy Star, zwanej golarką, z wymiennymi ostrzami, zwanymi żyletkami. Nawet niedoświadczona osoba może użyć golarki, do woli, wszędzie się wygoli, nic się nie zaboli. Do golarki dodaję lustereczko stołowe, kryształowe, wszystko w nim zobaczysz, a na pewno głaz tą głowę oraz pędzelek z włosa borsukowego, długi, okrągły, gruby na cal. Pan się ogolisz i walisz pan na bal. No to co, panie dziedzicu, pakujemy? Że co? Że za mało zostawię? To dla pana dokładam jeszcze mydełko pulsa w złotym opakowaniu. Panie radco, pakujemy, tak? Że też za mało? No niech ja stracę, dorzucam dla pana się tylko wyjątkowo sztywcik. Nie dla dzieci. Pan się skaleczysz? Dotknie się krew, nie leci, a wszystko to razem zapakowane w czarne, gustowne etui. Paniusiu, śliczny prezencik dla mężusia. Że co? Że nie ma mężusia? A ten wysy blondy, co to, wieczorową porą pod balkonem? Żeby co, nie mówić tak głośno? Bo coś, co siatka słyszy. Ach, to dla pani pięknych ząbków dokładam jeszcze szczoteczkę do zębów, co na całe rodzinę wystarczy. Ludzie, słyszycie? Za jedyne 5 zł. Lustereczko, pędzelek, mydełko, szczoteczka. O, widzę, że idzie cioteczka. Witam cioteczkę, pogadamy za chwileczkę. A teraz uwaga, zupełnie dla wszystkich pań za darmo. Przepis na wiecznie młodą cenę znanego japońskiego profesora Jako Tako. Ludzie, rodacy, policja, pogotowie, straż pożarna, trzymajcie mnie, bo chyba zwariowałem, odwieźcie mi do tworek, bo wszystko za darmo rozdałem. I tak, za jedyne 5 zł, nowy zagraniczny wynalazek firmy Star, zwany golarką, z wymiennymi ostrzami, zwanymi żyletkami. Nawet niedoświadczona osoba może użyć golarki do woli, wszędzie się wygoli, nikt ją nie zaboli. Do golarki dodajemy lustereczko stołowe, kryształowe, wszystko w nim zobaczysz, a na pewno własną głowę oraz pędzelek z włosa borsukowego, długi. I okrągły, gruby na cal. Pan się ogolisz i walisz pan na bal. No to co, panie dziedzicu, zapakować? Jeszcze wczoraj życie było całkiem fajne. Żyłam ostro, chociaż trochę nierealnie. Aż tu nagle coś walnęło, w czarno otchłań mnie wciągnęło. Czarna dziura, czarna dziura, czarna dziura, czarna dziura. W takiej dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura, czarna dziura, czarna dziura, czarna dziura. W takiej dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura, czarna dziura.
wyrgnęła moje buty na obcasie. Mogłem wiele, ale teraz nic nie da się. Smętnie wiszą kabaretki, a ze spódnic spadły metki. Czarna dziura, czarna dziura. Czarna dziura, czarna dziura. W takiej dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura, czarna dziura. Czarna dziura, czarna dziura. W takiej dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura, czarna dziura. Na podłodze tkwi zwinięta jak w kokonie, a mieszkanie w jakiejś dziwnej bieli tonie. Może to już koniec życia, tyle jeszcze do zdobycia. Czarna dziura, czarna dziura. Czarna dziura, czarna dziura. Dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura, czarna dziura. Czarna dziura, czarna dziura. W takiej dziurze, choćbyś zdechła, nic nie wskórasz. Błyszczą tylko oczy białe, plany wielkie, siły małe. Czarna dziura. Poszedł sobie gdzieś klientki podrywać. Międzywojenna Warszawa była miastem wielokulturowym. 1/4 jej mieszkańców stolicy stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, która trudniła się głównie kupiectwem. Przy takiej strukturze często dochodziło do małżeństw mieszanych pomiędzy ludźmi różnego pochodzenia i różnych klas społecznych. Dochodziło też czasami niestety do mezaliansów. I to jest zięć? I to zięć jest? Co skakuje mi do gardła? Co mi mówi, słuchaj stara, co mi tobie kolka sparła? On mi może tak wymyślać? On mi może mówić stara? Co on sobie o mnie myśli, takie głupstwa gadać? Wara! On jest cham bez wychowania, on parobas, żmija z mora. On to kiedy w łeb uderzy swego teścia Izydora. A mówiłam do Izydora, co najgorzej zięć mieć hrabia. I stanęło się na moim, co on z nami dziś wyrabia. Bo te nasze polskie szlachty, to są takie chłopi tędzi, że jak bierze, to nastarczyć już nie można mu pieniędzy. Izydor się jemu pojął, to i daje, choć się wstydzi. On ciągle do nas gada, ny, dajecie ruble, Żydzi. Żydzi, Żydzi, słyszą państwo? On od Żydów nas obraża. On to myśli, co wziął córkę zwyczajnego hałaciarza. Moje Ruzdzi, śliczne dzieckie, dobre córkie, dobre żony. One damy całym gębem, one damy wykształcone. One mówi po francusku i z fortepian obeznane. One całe zna na pamięć kawalerie rozpikłane. I ten ptaśnik gra z Tyrolu i inaksze arcydzieło, co ja nie wiem skąd zdolnością w tyle u niej się wzięło. Ja takie dobre dzieckie powierzyłam w takie rękę, co bym teraz ja cierpiała i Izydor znosił mękę. Raz mieliśmy iść na raut. W mój salonik było ciszę, a w sąsiednim, znaczy zięcia, to gadanie z Ruzim słyszę. Słuchaj, Ruzi, o niej gada. Ja ci powiem jedno słówko, co na raut to my iść możem, lecz nie starą tą Żydówką. Z jaką znowu tam Żydówką? Pyta Ruzi, głowę kiwa. Nie, z tą starą o niej mówi, co się mamę twe nazywa. Ruzi wpadło w palpitacje i doznało spazmowanie.
co myśliłam, że już więcej biedne dziecko mi nie wstanie, to wpadliłam do pokoju z odekolon i kieliszek, co by nie dostała zapalenie, jakie kiszek, albo insze jakieś słabość, najmłode, piękne ciało, bo by znów kuracje takie z 10 rubli kosztowało. I jak ja się przewróciłam i krzyknęłam, Gewalt, rety, to ten hrabia znów ze śmiechem, co wyprawiasz za balety? Co za szprynców ty wyprawiasz? Czy żydowskie to statki? To się Ruzi poderwiło i krzyknęło, precz od matki! Ruzi było jak pomidor, a ja blada jak te ściany. I w ten moment wszedł Izydor. On był biały jak te jajkie. Postał chwilę, z gęby wypadniło mu aż fajkę i rzekł. Nie. Czemu złości się pan hrabia? Niech pan Gewalt nie wyrabia. Niech pan żonę da szacunek. No i matkę trochę może. A za ten szacunek rocznie 1000 rubli ja wyłożę. Nie, Izydor! Zawołałam. Tych pieniądzów to ja kradnę. Ja za takie duże ceny szanowania nie chcę. Żadne. Styl a gołdę. Rzekł Izydor, nie cofnę się, moje słowo jest jak złoto. No i dziś aż do południa już nie było sprzeczki żadnej. Hrabia mówił, co ja jestem, jak wiewiórkie takie ładne. Mówił, co ja ma kolągłe, robił bardzo dobre minę, a usteczki córki nazwał słodkie jakby glicerynę. On mnie wcale nie obliżał, ale znowuż nie do wiary, do Izydor on powiedział, co on lichwiarz. Lichwiarz stary, co on lichwiarz? Taki człowiek, że zań każdy mógłby przysiąc. Ne, za teścia znów szacunek trzeba dołożyć jeszcze 1000. Ajajaj. O interesach, flirtach, miłościach, tych szczęśliwych i tych fatalnych będzie więcej w kolejnym odcinku, na który już dziś serdecznie Państwa zapraszamy. A teraz przyszła pora na nasz konkurs. Konkurs dla widzów. Jeśli Państwo uważnie słuchali i oglądali, prosimy odpowiedzieć na następujące pytanie. Co to jest rajer? Co to jest rajer? Podpowiedź znajdą Państwo w piosence Pojadę na spacer w aleje. O odpowiedź prosimy na adres e-mail santiara@wp.pl. Spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, wylosujemy szczęśliwego zwycięzcę, który otrzyma atrakcyjną nagrodę książkową. Żegnając się z Państwem, zapowiadamy, że wkrótce powrócimy!